Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Car Mechanika. Na początku chciałem Wam pokazać coś, co się nazywa salon samochodowy, ale nie mogę w niego wejść, także pokażę Wam przy kolejnej okazji. A teraz zajmiemy się kolejnymi naprawami. Troszkę wpadło tego expa, także już mogę brać te trudniejsze zleconka. Odpalamy tylko garaż, warsztat i bierzemy kolejne zlecenie. Co my tu mamy? Hamulce są kiepskie, lista części. No zróbmy sobie tego Renault Piccolo z hamulcami. Ostatnio dowiedziałem się ciekawej rzeczy od Scalpo, który również pogrywa, że można naprawiać części, czego kompletnie nie wiedziałem. Wrzucimy go sobie teraz na samochód. Ta, klocki, klocki, tarcza, tarcza. Dobra, wrzucamy go na podnośnik i spróbujemy coś tutaj naprawić. Podobno na tym stole, o, stół naprawy. Widzicie, jaki człowiek jest nierozgarnięty. Warto korzystać z wiedzy innych. Dobra, zobaczmy sobie zawieszenie, tryb badania. Co my tu mamy? Czy coś mamy rozwalone, czy to nie to zawieszenie? To wygląda ok, ale czy może z tyłu? Tryb badania. Co by tam mieliśmy? Tarcze, klocki. No dobra, rozbieramy. O, jest czerwone, dobra. Tryb demontażu. Spróbuję naprawić tą tarczę. Tarcza hamulcowa. To jest ta do wymiany. Klocki. Klocki chyba ok. Tarcza na pewno jest do wymiany. Piasta tylna. Czy tam też mieliśmy piastę tylną? Nie. Tryb badania. Jest gitara. Weźmy sobie od razu drugie kółko. Tryb badania. Tu jest gitara. To bierzemy przód. Piasta. Tryb badania. Mamy tą tarczę kolejną. W złym stanie, także też spróbujemy sobie naprawić. Dobra, coś tu jeszcze chyba nie. I zobaczymy jeszcze to koło. Tu jest gitara. Co tu jeszcze miało być? Klocki. No, z dym. A, stan 22%, czyli faktycznie te klocki też są. No dobra, i zobaczmy tym stole warsztatowym. Co my tutaj możemy pokombinować? Czy na pewno coś się uda naprawić? Naprawa części. No bo tutaj trzeba będzie ulepszać. A widzimy, tylko takie rzeczy mamy do naprawy. No dobra, naprawię sobie. Nie udało ci się, się rozwaliło, ale to nic. Na 41% pogorszenie. No dobra, czyli chyba tych części akurat nie mogę wymienić. Naprawić. To też kwestia pewnie jest doświadczenia, czy tam upgrade'ów. Także kupimy te klocki. Klocki hamulcowe, nie wiem ile tam, ze dwie na pewno były. Co tam, żeby tarcze? Czy tarcza, wpiszemy. Tarcza hamulcowa. No dobra, chyba też tam ze dwie sztuki były. Jeszcze zobaczymy to zlecenie. Klocki, klocki, a tarcza druga była wentylowana, dobra. Jedną kupiłem niepotrzebnie, ale to będzie na później. Dobra. Składamy. Tryb montażu. Tu jest ta rozwalona, dobra, czyli akurat idealnie. Klocki mamy dobre. No i to powinno nam załatwić to jedno koło.
drugie. Klocki 70%, czyli chyba ok. Zaciski. Dobra, jeszcze klocki i tarcza mamy do zrobienia. Tarcza hamulcowa. Klocki hamulcowe. No damy te 61%, one pewnie są ok. Dobra. Zostały nam klocki hamulcowe tylko. O, stój. A, że jeszcze tego nie zmontowałem po prostu. Nie zdemontowałem, także musimy zdjąć te klocki hamulcowe i założyć sprawne. No prosta naprawa, nie ma tutaj co wnikać. Ale trzeba przebrnąć przez te proste, żeby były trudniejsze. Dobra, jak tam nasze zlecenie? Gitarka. Zakończ zlecenie. Poszło sprawnie, to weźmiemy sobie jeszcze jedno. Tu już będzie może ciekawsza naprawa. Bardziej taka zakręcona, to sobie zobaczymy. Może wreszcie gdzieś się zamotam. Troszkę mamy towaru do zrobienia. Końcówka drążka. Nie wiem, co to jest ta gwiazdka, wiecie? Kompletnie nie mam pojęcia. Ale może... No zobaczymy. No, tutaj też będzie towaru. Dobra, na podnośnik go. No myślę, że ta naprawa już nie będzie taka bardzo prosta, bo dużo tych elementów naprawdę jest. Te na niebieskie to... A, czyli widzicie, to co znaczyłem sobie, to jest to, co pokazuje do naprawy. To też ciekawe, coś nam mówi. O, i to są te na niebiesko do wymiany. Dobra, funkcja, którą dopiero co odkryłem. Także człowiek się, widzę, uczy cały czas. Łącznik stabilizatora. Tu jest ten drugi stabilizator. Aha, dobra, on tylko pokazuje chyba miejsce, w którym on był. Dobra, tutaj mamy... stabilizator przedni. Żeby się do niego dostać, to strzelam, że trzeba będzie rozebrać masę części. Na bank. No pewnie przekładnia kierownicza, to jeszcze trzeba będzie z tej strony coś. Przydałby się jakiś, powiem wam szczerze, ten pomocnik online. To bym mógł na bieżąco w komputerze sprawdzać. Przekładnia kierownicza. Dobra. Teraz trzeba będzie to wszystko kupić, jasna cholera. A jeszcze zobaczymy, czy da się naprawić którą z tych rzeczy. Gdzie to było? Nie, jestem za cienki. Końcówka drążka kierowniczego, łącznik stabilizatora. Jest. Łącznik stabilizatora przedniego typ A. Coś jeszcze pamiętacie? Oś tylna, przekładnia kierownicza.
Czyli to będzie przód. Przekładnia kierownicza, nieźle droga. No dobra, to zamontujmy towar. Tryb montażu, najpierw to przekładnia. Drążek kierowniczy. Końcówka. Z drugiej strony. Czy to ta sama strona? Tryb montażu, dobrze jest. O, to jest ten nowy. Czyli te mamy rzeczy, przód jest zrobiony. Czyli tylko tak naprawdę założyć koło. Dobra, jak tu założyć koło? Tutaj jest. Czemu ja nie mogę założyć koła? Co jest? A, końcówka dro... No to na bank trzeba ją wymienić, to chyba nawet... Nie no, tu jest niby pokazane, że jest wymienione, ale zobaczcie jak, mi to jest w stanie fatalnym, no dobra. Co, 9% i to ma być dobrze? No trudno. Dobra, czas na tył. Gdzie jest tył tej? Czyli tu będzie weselej. Tu nam pokazuje. Tuleja gumowa. Czyli tak, to jest do wymiany ta tuleja. Ramię wahacza tylnego, to chyba też było do wymiany. Z drugiej strony teraz. A to tylko zawieszenie, tam jeszcze chyba druga część tego zlecenia była. Też tuleja. Obudowa przegubu osi tylnej, to też było do wymiany. Czyli trzeba od tego wszystko poodkręcać. Strzelam, że od hamulców po kolei. Od góry. No to już nie jest takie hop-siup. Łącznik stabilizatora też do tego leci. Co tu jeszcze z tym jest? Te ramię wahacza tak naprawdę. Żeby je ruszyć to trzeba... Czekajcie, to chyba nie. No tłumik to bez sensu. Amortyzator. Amortyzator. Wahacz. Tutaj cały czas nie mogę zdemontować. No, trzeba będzie całe te sprężyny pewnie też. No, dokładnie, żeby do tej jednej części to trzeba rozebrać praktycznie całe zawieszenie. A jeszcze się nie mogę dostać. Zaślepka półosi. Piasta tylna.
Ciekawe, czy ja to w ogóle poskładam? Wiecie, co tu jeszcze do tego idzie? Tu mamy jeszcze mała tuleja gumowa. Jest! O, Jezus. Idziemy kupować. Pierwsze zlecenie, na którym można się zmęczyć. Dobra, obudowa. Obudowa przegubu osi tylnej. No fajnie, że wiem, który typ, A, B czy C. Przydałby się tu jakieś te zlecenie bliżej, to nie musiał łazić. Typ A. Tutaj po prostu by się przydało. Gdzieś pod ręką w tym komputerze. Typ A. Muszę za każdym razem biegać do tego kurde samochodu. Ramię wahacza tylnego długie i ramię wahacza tylnego typ A. Długie. Typ A. To już mamy prawie wszystko. I tuleja gumowa. Dobra, i trzeba to teraz poskładać. Tryb montażu, jest to obudowa. Mała tuleja gumowa. Nowy wahacz. Dobra. Stabilizator. Dobra, to. Co tu jeszcze mamy? Łącznik. To też chyba było do wymiany. Amortyzator. Gdzieś to była ta sprężyna do tego zamocowania, ale coś się nie chce podświetlać. Tuleja gumowa nam została. No to co, tutaj już nagle? W ogóle chyba nie z tej strony. To ta tuleja musi być tutaj. Już sam kurde się zamotałem. Gdzie jesteś, tuleja? O! Tu! No dobra, tuleja gumowa. I co, jeszcze jedna tuleja gumowa? Z drugiej strony. Jest na cholera, no. Słuchajcie, właśnie, tu jest też przecież coś jeszcze do założenia. A, i tu będzie ta tuleja, gitara. Dobra. Czyli to mamy praktycznie za sobą. I jeszcze końcówka drążka kierowniczego. Dobra, to zakładamy felgi na tył. Zmienimy końcówkę drążka i będzie gitarka. Jeszcze sprężyna. Co, amortyzatora tu nie ma? A jest, dobra. Jeszcze piasty, kurde, o tym to już w ogóle zapomniałem. Dobrze, ta gra trochę podpowiada, bo na jakimś trybie hard to chyba bym wymienił. Jak się robota mechanika, to nie jest taka kurde łatwa
sprawa, naprawdę. Trzeba mieć sporą wiedzę, żeby to ogarnąć. Coś jeszcze? Zaślepka. Tułosi. No, też łatwo można przegapić. Ach. To teraz jeszcze ta końcówka drążka kierowniczego. Mamy jakąś na stanie przypadkowo? Nie mamy. To do internetu. Dobra. To zlecenie było wymęczające. Wirtualnie się zmęczyłem. No i zobaczcie, dużo było towaru. 2600 kasy aż. Mamy 1925 expa, zobaczmy ile wpadnie. 2025, no niedużo, niedużo wcale, kasiory więcej. No dobra, to był dosyć długi odcinek, namotałem się ostro, także kolejne zapowiadają się dosyć ciekawie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.